Witam Państwa na kolejnej rozmowie z cyklu Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Dzisiaj tematem będzie, pretekstem będzie tekst Romana Dmowskiego wydany już w latach 30., który nosi charakterystyczny tytuł Kwestia żydowska, ale nie jest to właściwie tylko i wyłącznie o tym krótkim tekście rozmowa, bo chcielibyśmy poruszyć jedno z najbardziej newralgicznych zagadnień, jeśli chodzi o dziedzictwo Romana Dmowskiego, to znaczy pytanie o jego stosunek do Żydów, do kwestii relacji polsko-żydowskich i zarzut antysemityzmu, który towarzyszy odbiorowi, takiemu powiedziałbym popularnemu odbiorowi Romana Dmowskiego. Nie chcielibyśmy unikać tego zagadnienia, chcielibyśmy się z nim zmierzyć poprzez analizę tekstów Romana Dmowskiego, poprzez analizę tego, co Roman Dmowski nam w tej kwestii pozostawił. I z drugiej strony przystępujemy do tej rozmowy bez z góry nakreślonego nastawienia, ani nie będziemy się starali, myślę, z profesorem Kosińskim ani bronić Romana Dmowskiego, ani go też atakować, tylko chcielibyśmy przede wszystkim zastanowić się, jak było, to znaczy jakie było to nastawienie, porozpoznać je i spróbować zrozumieć. I w tym duchu przystępujemy do zagadnienia, jak mówię, niełatwego. Dziękuję panu profesorowi za podjęcie tej kwestii, bo nie jest ona na pewno banalna. Jakby pan, panie profesorze, spróbował nakreślić, jaki charakter miały te refleksje Romana Dmowskiego, czy to w samej kwestii żydowskiej, czy to w innych tekstach, bo tych tekstów, które poruszały problem stosunków polsko-żydowskich, pozycji Żydów w polityce europejskiej czy światowej, jest u Romana Dmowskiego kilka, choć przyznajmy, nie poświęcił temu żadnej osobnej pozycji książkowej. Natomiast rozdziały już tak. Tak, i właśnie ta ostatnia tutaj kwestia jest interesująca, bo Dmowski deklarował, że zmierzenie się z historią Żydów, czy przynajmniej historią relacji polsko-żydowskich, wymagałoby takiego osobnego studium. No ale właściwie na tej deklaracji poprzestał i pomimo, że kilkakrotnie, wielokrotnie można powiedzieć, do zagadnienia podchodził, mierzył się z nim, to takiej osobnej książki nie pozostawił, może już zabrakło na to czasu, sił. Wiadomo, że u schyłku życia Dmowskiemu się marzyła taka szersza książka, która miała być takim jego podsumowaniem na temat cywilizacji europejskiej, źródeł cywilizacji europejskiej, być może też i tam ta kwestia by wybrzmiała. Ja tak myśląc o tym naszym dzisiejszym spotkaniu i naszej rozmowie dzisiejszej, zacząłem wertować teksty Dmowskiego pod kątem właśnie pojawiania się w nich kwestii żydowskiej i wydaje mi się, że możemy wskazać co najmniej takich jego 8 wypowiedzi, w których ten wątek się pojawia, czy to jako jeden z takich motywów, bądź po prostu jako wyodrębniony rozdział, jak na przykład ta wspomniana kwestia żydowska z 30 roku, od której tutaj wyszliśmy. I chronologicznie rzecz ujmując, rok 1903, Myśli nowoczesnego Polaka. Kwestia żydowska tam nie jest wyodrębniona, ale ten temat się pojawia no, dość często, nie bardzo często, ale rzeczywiście można wyodrębnić różne cytaty, komentarze Dmowskiego. W tomie pism zebranych z lat 1902-1905, 10 lat walki, to są artykuły publikowane w Przeglądzie Wszechpolskim. Tam też jest rzeczą ciekawą, że nie ma artykułu poświęconego tematyce żydowskiej, ale w kilku tekstach przynajmniej ten temat został podjęty. Dalej mamy rok 1908,
książka Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia polska, książka przełomowa pod wieloma względami i tam już jest rozdział wyodrębniony w części czwartej zatytułowanej Przyszłość Rosji, rozdział pod tytułem Kwestia żydowska, już to pojawia się ten termin. Dalej, rok 1909 mamy osobną broszurę, zresztą ona nie została pomieszczona w tych pismach zebranych do tego tekstu, trzeba osobno docierać, to jest tekst zatytułowany Separatyzm żydowski i jego źródła. I to jest na podstawie artykułów prasowych przez Dmowskiego publikowanych w listopadzie 1909 roku w Gazecie Warszawskiej. Dalej mamy rok 1914, upadek myśli konserwatywnej w Polsce. I tu rzecz ciekawa, że ten temat się pojawia w części czwartej, pojawia się rozdział znowu zatytułowany Kwestia żydowska, w następnym rozdziale Kwestia samorządu, tam też te wątki się pojawiają. Ten temat jest tutaj jakoś w sposób charakterystyczny w tej książce obecny, być może jeszcze do tego wrócimy później. Dalej mamy rok 1925, czyli już jesteśmy po I wojnie światowej, polityka polska i odbudowanie państwa. Tutaj nie ma jakichś osobnych rozdziałów dotyczących kwestii żydowskiej, ale problem rozbieżności interesów narodowych polskich i żydowskich, zwłaszcza w drugim tomie tego dzieła, zwłaszcza w kontekście konferencji w Wersalu, jest dosyć wyraziście ten problem nakreślony. Warto też może tutaj przy okazji zwrócić uwagę, że w tym niezwykle ważnym dokumencie takim programowym Dmowskiego z 17 roku zagadnienia Europy Środkowej i Wschodniej, tam też jest kilka akapitów poświęconych tematyce żydowskiej. Wreszcie mamy rok 1930, Świat powojenny i Polska, tom, i tutaj jest właśnie ten obszerny, dość obszerny szkic Kwestia żydowska, to jest tekst napisany między wrześniem a październikiem 30 roku, tutaj pewne konteksty historyczne tego czasu pewnie są dosyć istotne, będziemy pewnie ten tekst jeszcze analizować. I wreszcie mamy ostatnią, obszerniejszą wypowiedź Dmowskiego, rok 1933, tom Przewrót, i tu jest taki szkic pod tytułem Żydzi w XX wieku, ale też jest w innych częściach tej książki są takie przyczynki żydowskie, na przykład w części drugiej o polityce międzynarodowej, imperializm a Żydzi, na przykład jest taki rozdziałik, w części trzeciej dotyczący hitleryzmu jest podrozdział Hitleryzm a Żydzi, także ten temat tutaj również wraca. Natomiast jest rzeczą ciekawą, że w dwóch tomach pism zebranych Dmowskiego tematyka żydowska się nie pojawia praktycznie w ogóle. Ona się nie pojawia w Polityce Narodowej i w Odbudowanym Państwie, tam gdzie jest pomieszczony formacyjny dla ruchu narodowego tekst Kościół, Naród i Państwo. I tutaj właściwie te motywy żydowskie się w ogóle nie pojawiają, to jest ciekawe. I w ostatnim tomie pism zebranych od obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Narodowego też ta tematyka właściwie jest słabo obecna. To są teksty z lat 1925-1934. Można by tutaj do tego jeszcze dorzucić dwie powieści Dmowskiego, o których może w przyszłości jeszcze będziemy rozmawiać. I o ile w dziedzictwie rzeczywiście kwestia żydowska jest dosyć obecna za sprawą jednego z głównych bohaterów, Henryka Kulmera, takiej mrocznej postaci, która tam występuje, o tyle w drugiej powieści, w tym samym czasie napisanej w połowie drogi, Żydzi są prawie w ogóle nieobecni. Jest jeden jedyny epizod taki trzecioplanowy, tam się pojawia taki handlarz drzewem z lasu, tak, który jest Żydem, i na tym koniec. No i teraz jakie wnioski z tego wynikają? No pewnie takie, że temat kwestii żydowskiej, że kwestia żydowska jest pewnym takim motywem przewodnim pojawiającym się w twórczości Dmowskiego, do której on przez te 30 lat swojego pisarstwa powracał, ale nie da się obronić takiego popularnego poglądu, że Dmowski miał obsesję na tym punkcie i że właściwie nie był w stanie się powstrzymać od pisania, i to krytycznie, o Żydach. Tak? To znaczy fakt, że właśnie w tych dwóch tomach pism zebranych właśnie i to dotyczących, zbierających teksty z przełomu lat 20. i 30., właściwie on ten wątek pomijał, bo go podejmował gdzie indziej, to pokazuje, że on potrafił jednak problematyzować zagadnienia, których dotykał, i rozdzielać różne kwestie, tak? Co też świadczy w jakiejś mierze o jego takim bardziej podejściu
analitycznym. Oczywiście to, że mówimy dzisiaj, tak, czy tutaj ta lista tych tekstów, o których jest tutaj, o których pokrótce powiedziałem, że to są teksty, które powstawały w okresie 30 lat, prawda, bo tyle dzieli myśli nowoczesnego Polaka od przewrotu, znaczy to też oczywiście stwarza ogromne trudności takie interpretacyjne i badawcze, prawda? Znaczy mamy sytuację z przed I wojny światowej, z okresu I tak. wojny światowej i z okresu międzywojennego, więc... I z przełomową jeszcze datą 1933 roku, prawda? No, to prawda. I teraz oczywiście gdzieś musimy się też zadać sobie pytanie, jaki właściwie był model tego stosunku Dmowskiego do relacji polsko-żydowskich i z drugiej strony jak on patrzył na inne ruchy nacjonalistyczne i ich antysemityzm, tak? To znaczy, krótko mówiąc, najważniejsze chyba jest to pytanie o to, o stosunek do hitleryzmu, tak? No bo to jest kilkakrotnie ta sprawa wraca. To jest jakiś tam, Dmowski to też usytuuje w takim specyficznym kontekście relacji niemiecko-żydowskich, które jest, no, jakby to powiedzieć, w znacznej mierze z refleksji historycznej współczesnego odbiorcy wymazana, dlatego że no, ogrom zbrodni hitleryzmu spowodował, że jakby to powiedzieć, nie pamięta się o pewnym bardzo specyficznym związku Żydów zachodnioeuropejskich z kulturą niemiecką, który no, Dmowski bardzo eksploatuje w niektórych momentach. Natomiast o tym my powinniśmy przynajmniej w tej dyskusji się zastanowić, czy jak do tego podchodził sam Roman Dmowski, czy do jakiego stopnia to stanowisko było usprawiedliwione, o tak powiedzmy, okolicznościami, które analizował. Natomiast przede wszystkim chciałbym zapytać, jest taka teza, która się pojawia u biografów Romana Dmowskiego, że no, przyczyną, powiedzmy, szczególnego zwrócenia uwagi na kwestie relacji polsko-żydowskich była porażka wyborcza w wyborach do Dumy z kandydatem socjaldemokracji rosyjskiej w gruncie rzeczy, polskim robotnikiem Jagiełło bodajże, który był, wyszedł zwycięsko z konfrontacji wyborczej w Warszawie z Dmowskim ze względu na głosy środowisk żydowskich. I teraz pytanie, czy rzeczywiście można coś takiego powiedzieć, że te refleksje jakoś się, tak powiedziałbym, kształtują w związku z osobistymi doświadczeniami politycznymi Dmowskiego? Tak, ta data 1912 roku jest istotna. Do niej Dmowski sam nawiązywał i do niej wracał. Chociaż trzeba od razu zastrzec, że o wiele częściej wracał do doświadczenia roku 1905. To był chyba dla niego ten taki decydujący moment, ten moment pewnego takiego wstrząsu, pewnej zmiany podejścia przede wszystkim do zjawiska asymilacji Żydów. Tak? To doświadczenie rewolucji polsko-rosyjsko-żydowskiej, jak ją on nazywa w pewnym momencie. Jeżeli wracając do tego roku 1912 i tej porażki wyborczej, do tego czasu zwróćmy uwagę, że Dmowski odnosił się do kwestii żydowskiej w myślach nowoczesnego Polaka, w artykułach w Przeglądzie Wszechpolskim, w tomie Niemcy, Rosja i kwestia Polska, w separatyzmie żydowskim i dopiero potem jest upadek myśli konserwatywnej w Polsce, rok 1914. Jeżeli byśmy tutaj porównali na przykład te teksty, czy myśli nowoczesnego Polaka, czy separatyzm żydowski, jego źródła z upadkiem myśli konserwatywnej w Polsce, to widać tutaj pewnego rodzaju wyostrzenie stanowiska, o ile jeszcze we wcześniejszych swoich publikacjach Dmowski wskazywał, że projekt asymilacji Żydów, pewien program, który zwłaszcza w kręgach polskiej inteligencji cieszył się dużą popularnością w latach 60., jeszcze później XIX wieku, o tyle w ocenie Dmowskiego jakby ten program kończył się fiaskiem, przynosił też negatywne skutki, zresztą i dla Polaków, i dla Żydów, co często akcentował. Natomiast już w upadku myśli konserwatywnej w Polsce jest wprost powiedziane, że program asymilatorski, jak to nazywał Dmowski, poniósł klęskę.
Tak? I w tym kontekście rok 1912 też jest jakoś eksponowany. Ale do tej daty, do tego roku 1912, Dmowski jeszcze raz się odniósł w polityce Polski. Czyli już po I wojnie światowej, już z perspektywy tych 12-13 lat pisał politykę polską około roku 1924, wydał w 1925. I w polityce polskiej Dmowski zwrócił uwagę na dwa aspekty doświadczenia roku 1912. Znaczy, po pierwsze, on zwrócił uwagę, że to był ten moment, w którym poniekąd ruch narodowy został zmuszony do przyjęcia taktyki nazywanej obroną czynną. No, praktycznym tego przejawem było ogłoszenie, kontrowersyjne oczywiście, bojkotu handlu żydowskiego, i Dmowski nie ukrywał, że w znacznej mierze było to obliczone na powstrzymanie ekspansji żydowskiej, zwłaszcza na terenie Królestwa Polskiego. A pamiętajmy o tym, że Dmowski, o kontekstach tego czasu, prawda? To znaczy o czym będziemy pewnie mówili, to znaczy o tak zwanej kwestii litwackiej, tak? Czyli masowego napływu Żydów z tak zwanych krajów zabranych, czy z głębi Rosji, którzy w żaden sposób nie identyfikowali się z polskością i którzy wreszcie przyczynili się do wyhamowania, osłabienia, czy wręcz odwrócenia i tak wątłych procesów asymilacyjnych wśród tych Żydów, którzy wcześniej na terenie Królestwa mieszkali. A więc jest to, z punktu widzenia Dmowskiego, ta proklamowana akcja bojkotowa była swego rodzaju aktem samoobronnym. To warto w ogóle zwrócić uwagę, jak wiele jest tutaj w tych wypowiedziach Dmowskiego takiego myślenia reaktywnego, tak? Że to nie jest jakby takie podejście ofensywne, tak? wobec napastliwe, tylko właściwie ono jest formą odpowiedzi na to, co jest z drugiej strony, tak? To w moim przekonaniu to jest dość uderzające w wielu w tych jego wypowiedziach z tego okresu, o którym mówimy, ale też jest druga, w polityce polskiej dodany drugi ciekawy powód właśnie akcji bojkotowej z roku 1912, no, która była właśnie po tej porażce wyborczej. Mianowicie Dmowski powiada, że chodziło o zablokowanie wpływów niemieckich w Polsce i że tym jednym z tych ważniejszych kanałów wpływów niemieckich na terenie Królestwa była ludność żydowska, która ze względu na swoje interesy narodowe, nie zawsze zresztą wprost uświadamiane, no często to się po prostu, no, wytwarza taka synergia, prawda, niezależnie od tego, co ludzie myślą, prawda, no po prostu wytwarza się pewna rodzaj orientacja. Ona jest bardziej antyniemiecka, w każdym razie ta orientacja jest radykalnie antyrosyjska, co zresztą Dmowski pokazywał, że jest to całkowicie racjonalne z punktu żydowskiego, ponieważ krzywdy, których Żydzi zaznali w Rosji, tak, jakby popychają ich przeciwko państwu rosyjskiemu, skłaniają ich do popierania ruchów opozycyjnych, rewolucyjnych, ale to z kolei stoi w kolizji z interesami polityki polskiej w przededniu zbliżającego się konfliktu mocarstw, co do którego Dmowski wtedy w roku 1912 wątpliwości zresztą nie miał. Tak? Dmowski powiada, że należało za wszelką cenę uniknąć wszystkiego, co popychało Polaków przeciwko Rosji, a ku Niemcom, a to z kolei oznaczało wyraźne rozdzielenie tego, co jest w interesie narodowym polskim, a co jest w interesie narodowym żydowskim. I w tym sensie Dmowski tłumaczył, że ta konsolidacja, izolowanie się od społeczności żydowskiej miała również na celu to, żeby właśnie domknąć ten kanał infiltracji wpływu niemieckiego na Królestwo Polskie. A tutaj tylko jeszcze dodam jedno zdanie. Jednym z tych kanałów, no, był socjalizm, tak? Ruch socjalistyczny, który był w znacznej mierze podlegał pewnym wpływom ideowym z Berlina. No, jak już żeśmy mówili w jednej z naszych poprzednich rozmów, no, Dmowski określał Berlin jako Rzym ruchu socjalistycznego i chyba rzeczywiście miał tutaj rację. Tylko pytanie jest takie, bo co do socjalizmu, to nasuwają się jakby dwa pytania. Tak? Pierwsze to jest takie, żebyśmy wyjaśnili jedną rzecz, to znaczy, czy w tym, bo później to dojdzie do głosu również w analizie doświadczenia I wojny światowej, to znaczy, że
w jakimś sensie środowisko żydowskie poparły państwa centralne, tak, tak. I poparły Niemcy ze względu na pewną bliskość kulturową, no tak to ujmijmy. Mhm. Paradoksalnie właśnie i tutaj właśnie jest ta różnica percepcji między pokoleniem Dmowskiego czy Dmowskim jako takim, a tym, co my zwykle myślimy, patrząc przez doświadczenie polityki NSDAP, a potem Holokaustu, krótko mówiąc, gdzie wydawałoby nam się, że to niemieckość i żydowskość są sobie przeciwstawne, tak powiedziałbym, frontalnie, a tutaj Dmowski twierdzi z perspektywy doświadczenia I wojny światowej zupełnie co innego. To jest jakby jedno pytanie. I drugie pytanie, czy to w takim razie był on zwolennikiem łączenia socjalizmu z żydowskością, tak? No bo to był taki klasyczny topos intelektualny tego czasu i na ile Dmowski mu ulegał, tak? To znaczy ulegał, czy może był zwolennikiem, no bo to też jest to pytanie. Znaczy, oczywiście trzeba tutaj wprowadzić zastrzeżenie, że gdy my używamy pojęcia Żydzi, tak, no to posługujemy się pewnym uogólnieniem, tak, to jest to ogromna zbiorowość, która jest wewnętrznie zróżnicowana, natomiast no... Znaczy, sam Dmowski pisał wielokrotnie o konfliktach wewnątrz społeczności żydowskiej. Więc właśnie chciałem o tym napomknąć, że w polityce polskiej bardzo wyraźnie jest powiedziane, że mierząc się w ogóle z historią Żydów, tak, czy z tematyką żydowską, no to też trzeba pamiętać o obozach istniejących w świecie żydowskim, które się między sobą różnią, waśnią, mają różne taktyki i strategie, chociaż Dmowski też zwraca uwagę, że istnieje coś takiego jak interes narodowy, tak, danego narodu, nawet jeżeli on nie do końca jest uświadamiany, ponieważ pewne czynniki takie strukturalne, prawda, decydują o takich, a nie innych postawach. No, przykład być może bardziej tutaj czytelny, no to, że Niemcy ciążą gospodarczo ku Europie Środkowej, Południowej, Wschodniej, no nie wynika z takich czy innych zapatrywań politycznych, tylko z pewnych okoliczności strukturalnych, geograficznych, nie do końca pewnie przez wielu Niemców uświadomionych, ale ostatecznie okazuje się, że interesem narodowym niemieckim jest właśnie ekspansja gospodarcza w kierunku wschodnim czy południowo-wschodnim, prawda? Więc na tym przykładzie chciałem pokazać, że operowanie tymi wielkimi kategoriami właśnie jest ryzykowne, ale no też jakoś usprawiedliwione i na gruncie naukowym też dające się bronić. To jest rzeczywiście fundamentalnie ważna kwestia, dlatego że wymaga całkowitego przemeblowania naszych głów, tak? Dlatego że my mamy skłonność, i to całkowicie zrozumianą, do patrzenia na historię relacji żydowsko-niemieckich przez pryzmat doświadczenia II wojny światowej, a tymczasem to doświadczenie I wojny światowej, wcześniejszego okresu, było zupełnie inne. Tak? Żydzi środkowoeuropejscy, i to Dmowski pokazywał na różnych przykładach, ciążyli, tak, ku Niemczyźnie, w interesie żydowskim była realizacja koncepcji Mitteleuropy, tak, czy realizacja tego wielkiego strategicznego planu Berlin-Bagdad, tak, jeszcze sprzed I wojny światowej, no z bardzo prostego powodu, no realizacja tych koncepcji przy ówczesnej postawie państwa niemieckiego wobec Żydów i ówczesnych uwarunkowań społecznych oznaczałaby połączenie zdecydowanej większości Żydów środkowoeuropejskich czy wschodnioeuropejskich w jednym organizmie gospodarczym na tak zwanym pomoście bałtycko-czarnomorskim, czyli tym takim, można powiedzieć, jednym z najważniejszych geopolitycznych obszarów w naszej części świata z jego naturalnymi szlakami handlowymi. Więc jest rzeczą oczywistą, że w interesie żydowskim no było to, żeby się znaleźć właśnie w jednym organizmie gospodarczym, i to w ramach imperium, tak, które prowadziło politykę, no może no, powiedzieć, że filosemicką, to byłoby zdecydowanie za dużo powiedziane, no ale jednak
tolerancyjną. Warto tutaj zwrócić uwagę na działalność opisywaną zresztą w literaturze przedmiotu, działalność Komitetu Żydów Wschodnich, który zawiązał się dosłownie tuż parę dni po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, który przedkładał wprost taką propozycję, tak, że Żydzi zamieszkali w Europie Środkowej i Wschodniej, również ze względu na podobieństwo idisz do niemieckiego, mogą być taką forpocztą, tak, tej ekspansji niemieckiej na tym obszarze. Tak. No jest pewnym, oczywiście też z perspektywy dzisiejszych badań nad historią Żydów, jakby podpowiedział, że nie było to zupełnie absurdalne stwierdzenie Dmowskiego, chociażby fakt, że podkreśla się, że właśnie w Niemczech nastąpiła na najwyższy stopień asymilacji społeczności żydowskiej w XIX stuleciu. Tak, tak, i ta społeczność żydowska w Niemczech, choć no, może nie aż tak znowu liczna, ale licząca około 1 miliona osób, no to rzeczywiście była w znacznej mierze elita, tak, można powiedzieć. To byli ludzie mieszkający w wielkich miastach, wykonujący wolne zawody, aktywni na polu kultury, tak? Zresztą ta społeczność żydowska odegrała no, istotną rolę później w Republice Weimarskiej, no, niekoniecznie zresztą z punktu widzenia Dmowskiego godną podziwu, no, ale to temat już na osobne rozważanie. Ale jeszcze do tego poprzedniego pytania chciałem nawiązać, to znaczy kwestia utożsamienia socjalizmu z żydowskością, tak? Oczywiście tutaj trzeba oddzielić dwie kwestie, to znaczy no, należałoby pewnie poddać taki temat jakiemuś badaniu naukowemu i zgromadzić pewną grupę źródeł, która by nam pozwoliła odpowiedzieć jakoś na to pytanie, ale można też spróbować odczytać myśl samego Dmowskiego i ja na tym aspekcie chciałbym się tutaj przez chwilę może skupić, jak to Dmowski widział. To jest, chciałbym na to odpowiedzieć na to pytanie może w kilku punktach. Znaczy, sprawa pierwsza, na którą trzeba tutaj podjąć, jak sądzę, to jest kwestia asymilacji Żydów w drugiej połowie XIX wieku poprzez wchodzenie do tak zwanej sfery inteligentnej, jak to Dmowski nazywał. Dmowski do tej kwestii powracał wielokrotnie, tak? To znaczy stawiając pytanie, na ile ta asymilacja się udaje, tak? To znaczy na ile ci Żydzi wchodzący, właśnie współtworzący polską inteligencję, na ile oni się identyfikują z polskością, na ile stają się Polakami, tak? Uczestniczą w polskiej kulturze, on z tym pytaniem się wielokrotnie mierzył. Ale też stawiał pytanie, które pewnie z dzisiejszego punktu widzenia jest pytaniem takim mogącym budzić pewne kontrowersje, kto na kogo bardziej oddziaływał, to znaczy czy w obrębie inteligencji, to znaczy czy Polacy na asymilujących się Żydów, czy ci asymilujący się Żydzi na Polaków, to znaczy taką często inteligencję pochodzenia szlacheckiego, do której Dmowski zresztą był bardzo krytycznie nastawiony, ponieważ uważał, że ona szlachetczyźnie dziedziczy brak przedsiębiorczości, lenistwo duchowe, tutaj cytuję prawie dokładnie Dmowskiego z myśli nowoczesnego Polaka, i że to lenistwo duchowe dziedziczone po tej szlachetczyźnie, prawda, sprawia tym większą podatność na właśnie przedsiębiorczość, aktywność, żywotność, ekspansywność Żydów włączających się w to środowisko. Natomiast Dmowski zwrócił uwagę na jedną rzecz bardzo ciekawą, jak sądzę, w separatyzmie z 1909 roku, zwłaszcza chyba tam najmocniej to jest wyartykułowane, że doszło do bardzo nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Otóż te procesy asymilacyjne i włączanie się Żydów, czy asymilowanie się Żydów z polskością poprzez wchodzenie właśnie w tę sferę inteligentną, tak, że użyję określenia z tamtej epoki, nastąpiło w takim szczególnym momencie, tak, gdzie mamy jakby taką kombinację nieszczęśliwych okoliczności. Pierwsza z tych okoliczności to jest katastrofa powstania styczniowego, skutkująca degradacją polskości, sprowadzeniem Polaków na ich własnym obszarze do roli żywiołu drugorzędnego, tak to Dmowski nazywał i tak to rzeczywiście wyglądało. A więc
jakby Polacy przestają być siłą atrakcyjną, przestają być siłą wiodącą, tworzącą kulturę, tak? Nikną te rozmaite zależności, mikrozależności, dziedziczone często jeszcze po czasach I Rzeczpospolitej, po pierwszej połowie XIX wieku, zależności Żydów od Polaków, tak? Czy wzajemnych zależności. To jest bardzo ważny czynnik. Drugi bardzo ważny czynnik to, że w momencie, kiedy właśnie następuje katastrofa powstania styczniowego, tak, ten taki mroczny czas popowstaniowy, to jest zarazem epoka mód intelektualnych. Kosmopolityzm, socjalizm, tak, rewolucjonizm. Tak, i że jakby taką skłonnością inteligencką staje się uleganie tym modom, tym silniejsze, że polskość wydaje się pokonana, przegrana, w tym, zwłaszcza w tej swojej tradycyjnej postaci, czymś już zamkniętym rozdziałem. I dochodzi do tego jeszcze trzeci czynnik, tutaj wzmiankowany przez nas. Masowa migracja, to zwłaszcza w ostatniej dekadzie XIX wieku i po rewolucji 1905 roku, masowa migracja Żydów, tak zwanych Litwaków, czyli z krajów zabranych, Litwa, Ruś, czy z głębi Rosji, którzy w ogóle się nie poczuwają do żadnej identyfikacji z polskością, dla których polskość to jest jakiś zamknięty rozdział, anachronizm, coś nieistotnego. Tak? I kombinacja tych trzech czynników, tak, powiada Dmowski, na przykład w separatyzmie, i to powtarza jeszcze później w upadku myśli konserwatywnej, sprawia, że ta asymilacja albo się nie udaje, albo sprawia, że ta polska inteligencja jest popychana tym mocniej przez asymilujących się Żydów w tych okolicznościach historycznych ku właśnie takim ruchom jak socjalizm, kosmopolityzm czy rewolucjonizm. I Dmowski stawia taką hipotezę, że taką platformą spotkania Polaków i Żydów, przynajmniej w obrębie sfery inteligenckiej, tak, i niekorzystną z punktu widzenia w ogóle przyszłości Polski, tą platformą spotkania jest rewolucyjny socjalizm, kosmopolityczny socjalizm. Tak? I to jest moim zdaniem bardzo interesujące, tak? Bo to jest dosyć takie głębokie, analityczne podejście do tego problemu. A dlaczego z kolei to... I Dmowski jeszcze dwie rzeczy dopowiada. Jedną rzecz dopowiada taką, że gdy te mody ustawały, gdy pojawiały się nowe doświadczenia historyczne, to wielu tych młodych Polaków, którzy stawali się rewolucjonistami, socjalistami, oni jeszcze mieli szansę powrotu do polskości, no ponieważ dziedziczyli tę polskość z domów, tak, po swoich przodkach. W przypadku Żydów, socjalistów i rewolucjonistów, ten powrót do tradycyjnej polskości był niemożliwy, bo nie miał być powrotem do czego, bo nie było tych korzeni, tak? Więc to jest jedna taka rzecz, na którą Dmowski zwraca uwagę. A inna rzecz, na którą zwraca uwagę, ale to już w tekście o wiele późniejszym, właściwie ostatniej swojej wypowiedzi na tematy żydowskie, to znaczy w Żydach w XX wieku z 1933 roku, gdzie on się stawia pytanie, dlaczego marksizm jest atrakcyjny dla Żydów i dlaczego w ogóle marksizm powstał w łonie żydowskim, jak on to w pewnym momencie określa. Tak? Znaczy Dmowski pokazuje, że taką cechą marksisty, myślenia marksistowskiego jest nienawiść do przeszłości, nienawiść do tradycji, tak? Niechęć do historii, traktowanie społeczeństwa jako czegoś obcego, czegoś, co należy poddać całkowitemu przeobrażeniu i rekonstrukcji, tak? I dekonstrukcji. I z tego punktu widzenia Dmowski widział w Żydach tych, dla których tego rodzaju postawa myślenia o społeczeństwie jest atrakcyjna. Tak? Mhm. Ale to jest, znaczy rozumiem, że sprzeczność, widział w związku z tym jakąś zasadniczą sprzeczność między społecznością żydowską a tradycyjnym społeczeństwem europejskim. Tak, chociaż to oczywiście też jest na swój sposób, tutaj jest znowu sprawa znacznie bardziej skomplikowana, dlatego że jak się czyta Dmowskiego i te różne jego wypowiedzi, w których on próbował się mierzyć z historią Żydów, i to chyba widać przynajmniej w dwóch jego tekstach, to znaczy w Polityce Polskiej i później w Kwestii Żydowskiej z 30 roku i w Żydach w XX wieku, może nawet najbardziej, bo tam jest chyba najobszerniejszy ten rozdział. On
opisuje Żydów jako starożytny lud azjatycki, budzący podziw, tak, swoją odrębnością, trwałością, umiejętnością funkcjonowania w rozproszeniu, jakąś nadzwyczajną siłą przetrwania. Tak? Na swój sposób Dmowski pisze to z podziwem. Tak? On chciałby chyba trochę, żeby Polacy tacy byli. Żeby Polacy pomimo wszelkich przeciwności losu tak potrafili w solidarny i spójny sposób trwać pomimo wszelkich przeciwności, jakie ich spotykają. Tak? No, oczywiście on wprost tego nie napisał, ale trochę można taką zazdrość tutaj wyczuć. Ale z tego też wynikało takie przekonanie Dmowskiego, że cywilizacja żydowska jest czymś odrębnym od cywilizacji europejskiej, dla której fundamentem wedle Dmowskiego było dziedzictwo Grecji i Rzymu. Tak? I w tym sensie on jakby widział w cywilizacji żydowskiej pewien taki odrębny pierwiastek w społeczeństwach europejskich, który właśnie ze względu na swoją odrębność, wyjątkowość, nie jest w stanie, jak to Dmowski określa, chyba, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi w tej chwili, w myślach nowoczesnego Polaka, zamalgamować z zastanym społeczeństwem. Tak? Zwłaszcza społeczeństwem takim jak polskie, które jest społeczeństwem młodym, bo to jest temat przecież myśli nowoczesnego Polaka, że Polacy są narodem młodym w tym sensie, że kształtują się dopiero jako naród rozumiany już nie tylko jako naród szlachecki, ale naród obejmujący pewną całość. Tak? I że zwłaszcza w takiej sytuacji to zamalgamowanie tych pierwiastków, zwłaszcza pierwiastków żydowskich, choć w pewnym jakimś wąskim zakresie jest możliwe, to na szerszą skalę jest utrudnione. Jak, bo wydaje mi się, że Dmowski no stawia taką tezę, że to, co pan profesor wspomniał kiedyś w którymś momencie swojej wypowiedzi o pewnym interesie narodowym, który jednak jest uzewnętrzniany przez decyzje społeczne przedstawicieli tego narodu, zdaniem Dmowskiego, no, że w interesie narodowym żydowskim, zwłaszcza w okresie I wojny światowej i po I wojnie światowej, istnieje, no jakby to powiedzieć, osłabienie rozwoju społecznego narodu polskiego. Jest taka teza, do której on wraca na pewno w kwestii żydowskiej, od której wyszliśmy, czyli w roku 1930. Wydaje mi się, że wraca do tego również w 1933 roku. No na ile, gdybyśmy mogli spróbować to opisać, to znaczy z czego brało się to przekonanie, bo niestety Dmowski ma to do siebie, że on czasami operuje skrótami myślowymi, tak? I to jest, jakby to powiedzieć, niekiedy ma się wrażenie, że on po prostu uważa coś za tak oczywiste, że już nie tłumaczy tego, a my z perspektywy czasu, no zupełnie, przynajmniej my historycy, nie bardzo potrafimy zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodzi. To gdzie jest ta rzekoma czy prawdziwa sprzeczność między interesem żydowskim i polskim właśnie w tej dobie odzyskiwania przez Polskę niepodległości i potem budowania niepodległego państwa polskiego? No myślę, że w dwóch kwestiach. Znaczy pierwsza, taka najbardziej podstawowa, to jest kwestia dopełnienia się procesu przeobrażania się Polaków w naród nowoczesny. A naród nowoczesny to jest naród, który obejmuje no, nie tylko dawne warstwy szlacheckie, tak, te dawne elity, ale również szerokie, no, Dmowski używał tego pojęcia, masy ludowe, niezależnie, że nam się to dobrze kojarzy czy nie, no, ale no, wiadomo o co chodzi, tak, czyli po prostu polską wieś. A warunkiem, tak, właściwie takiego ostatecznego przetworzenia się w naród nowoczesny jest posiadanie własnej klasy średniej, jest posiadanie własnego mieszczaństwa i własnych miast. Tymczasem okoliczności historyczne na przełomie XIX i XX wieku sprawiały, że nie dość, że w dziedzictwie po I Rzeczpospolitej
pozostało miasta bardzo słabe, tak? miała miejsce wręcz atrofia miast, tak? Co zresztą Dmowski w myślach nowoczesnego Polaka wskazywał jako jedną z takich największych problemów, taką największą dysfunkcjonalność rozwoju społecznego pierwszej Rzeczpospolitej, ale także tej rzeczywistości pod zaborami, zwłaszcza w Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych. A więc można powiedzieć, że to jest kwestia, kto kontroluje miasta, brutalnie rzecz ujmując. Mhm. Tak? A mówimy tutaj przecież o sytuacji, w której na przełomie XIX i XX wieku odsetek Żydów w Królestwie Polskim rośnie do 15%, a w miastach, tych bardziej na wschód, no, sięga momentami 60-80%, a w Warszawie osiąga 38% i dochodzi do 40%. Tak? To jest w ogóle problem taki, że my dzisiaj w ogóle nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tamtego świata. Dlatego ja na przykład zachęcam, żeby właśnie tak dla treningu wyobraźni na przykład przeczytać taki raport o stosunkach polsko-żydowskich kapitana Petera Wrighta z 1919 roku. On jest opublikowany po polsku, można go znaleźć chyba nawet w internecie i on dosyć ciekawie właśnie opisał tamten świat tak, jak on widział i co więcej, kapitan Wright, próbując wytłumaczyć zachodniemu, angielskiemu głównie czytelnikowi, na czym polega ta specyfika polska, tam zadaje też, daje takie zadanie, żeby sobie wyobrazić, jakby wyglądała Anglia w adekwatnych, prawda, w adekwatnych warunkach, tak, że co trzeci, tak, co drugi spotykany mieszkaniec Londynu mówi innym językiem, inaczej wygląda, inaczej się ubiera, jak pojedziemy do takiego miasta, takiego, no to zobaczymy same szyldy w języku hebrajskim i tak dalej, prawda, to mniej więcej to jest dosyć tutaj istotne i można by zaryzykować taką hipotezę, że gdyby się utrzymało to status quo z pierwszej dekady XX wieku, z tego czasu przed I wojną światową, to nie jest wykluczone, że no Warszawa z czasem stawałaby się miastem być może nawet w większości żydowskim. Tak? Nawiasem mówiąc, ten, że kapitan Wright w 1919 roku pisał, że gdyby w Warszawie rozpisać referendum, czy Warszawa jest miastem polskim, czy żydowskim, to ten wynik wcale nie jest oczywisty. Tak? No i co my mówimy o takim świecie, który naprawdę jest bardzo trudny do wyobrażenia, tak? I to jest pierwszy czynnik, tak? Czyli miasto, a drugi czynnik to jest przestrzeń, geografia, tak? To znaczy zasadnicza teza Dmowskiego, którą on rozwijał, jak sądzę, przez te 30 lat swojego pisarstwa, to jest pokazanie, że takim strategicznym, nawet nie do końca uświadomionym, ale dosyć czytelnym celem polityki żydowskiej, interesem narodowym Żydów jest uzyskanie możliwie szerokiej swobody działania, wręcz może autonomii, chociaż o tym akurat tego słowa nie używał, na właśnie tym wspomnianym pomoście bałtycko-czarnomorskim, czyli mówiąc od Kurlandii mniej więcej do Odessy, czyli tam, gdzie te skupiska żydowskie są największe. Ze szczególnym uwzględnieniem na przykład Polesia, gdzie odsetek Żydów przekraczał nawet 25% w miastach, przecież tam było powyżej 80% niektórych. Tak? Stąd właśnie też przekonanie Dmowskiego, że strategicznym interesem Żydów po roku 1918 jest rewizja granic w Europie Środkowej i doprowadzenie do sytuacji, w której to największe zbiorowisko osadnictwa żydowskiego, tak, no właśnie na tym pomoście, no będzie albo w ramach najlepiej zrewolucjonizowanej Rosji, albo, i to jest najbardziej korzystne, w ramach niemieckiej Mitteleuropy, ale tej niemieckiej, tak, no w znaczeniu takim jak z czasów cesarstwa niemieckiego, a nie później. Nawiasem mówiąc, w roku 1933, w maju, tak, czyli już po dojściu Hitlera do władzy, które to wydarzenie Dmowski, jak prognozował, będzie miało epokowe znaczenie dla dziejów Żydów, i tu się nie pomylił, i że to może być jeden z największych przełomów w historii Europy i z punktu widzenia historii żydowskiej, ale też mimo wszystko stwierdzał jeszcze, że ewentualna kwestia polityki wschodniej Niemiec hitlerowskich, tak, i ewentualna rola Żydów w tejże polityce jeszcze nie jest do końca określona. Tak. On dosyć długo, no, niestety nie mamy kolejnej wypowiedzi Dmowskiego na ten temat. Szkoda, jak on by się w kolejnych latach zapatrywał, no ale warto też tutaj nadmienić, że
krytyka reżimu hitlerowskiego jako takiego współczesnego neopogaństwa jest i obecna u Dmowskiego, i zwłaszcza w publicystyce endeckiej w drugiej połowie lat 30. bardzo czytelna. Tak? Dmowski stawiał zresztą takie pytanie, czy Hitler okaże się kimś więcej niż tylko hipnotyzerem, tak? I właściwie z czasem udzielał odpowiedzi, że no, jest tylko hipnotyzerem. Tak? Czy nie jest politykiem, tak? Ale nie mówił o nim jako o potencjalnym zbrodniarzu. No chyba tego to sobie nikt nie wyobrażał, natomiast na Dmowskim zbrodnie no, ruchu hitlerowskiego no, nie robiły wrażenia aż takiego, ponieważ tamto pokolenie, jeszcze powiedzmy z roku, z początku lat 30., no, miało przede wszystkim w pamięci to, co się dzieje w Rosji, tak, co się działo w okresie rewolucji bolszewickiej. Więc tutaj to być może jeszcze do tej kwestii wrócimy podczas naszej rozmowy o przewrocie, tak? Tak. I zmierzymy się z tym pytaniem, jak Dmowski postrzega ruch hitlerowski, jak prognozuje jego przyszłość. Natomiast wracając tutaj do punktu wyjścia, no to Dmowski właściwie do roku 33 pozostawał przekonany, że właśnie takim żywotnym interesem jest realizacja tej koncepcji właśnie Berlin-Bagdad, tej ekspansji gospodarczej przynajmniej Niemiec w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim, a w maju 33 roku stawiał znak zapytania, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Dobrze, ale jednak zauważa, chociażby w tej cytowanej przez pana profesora kwestii żydowskiej w świecie powojennym, tak? Czyli rok 1930-31, tak. Jednak stawia tam dwa pytania, tak? Bo i tu muszę powiedzieć, że no, zaskakujące. To znaczy, pierwsze to jest pytanie o perspektywę realizacji projektu syjonistycznego, czyli o Palestynę, gdzie powiedziałbym, że absolutnie nie wydaje się być krytykiem tego projektu, natomiast wątpi w jego realność ze względu na nastawienie świata arabskiego, tak to ujmijmy. I to jest pytanie, jak możemy ten wątek jakby wpisać w tę logikę, o której pan już wspominał. I drugie pytanie to jest zmiana, bardzo ciekawe rozważania, choć nie wiem do jakiego stopnia kompetentne. Tutaj jakby nie czuję się władny, żeby to zweryfikować. Rozważania dotyczące przemian wewnątrz samego środowiska żydowskiego. To znaczy teza Dmowskiego wypowiedziana w kwestii żydowskiej mniej więcej brzmi tak, że Żydzi wraz z postępującą asymilacją odrzucają background ortodoksji judaistycznej, talmudystycznej i w związku z tym przestają mieć, przestają, jak się on wyrażał, tak intensywnie się mnożyć, czyli krótko mówiąc, demograficzny potencjał słabnie, ich demograficzny potencjał słabnie. A w związku z tym, no jakby to powiedzieć, zwłaszcza w perspektywie konieczności opanowania Palestyny, jest to śmiertelne zagrożenie. To jest jakby jeden element tego zwrócenia uwagi na ten aspekt. I drugi element, który jest ciekawy z punktu widzenia no, takiej refleksji moralno-cywilizacyjnej Dmowskiego, to znaczy, że on twierdzi, że środowisko żydowskie wraz z asymilacją w elitach europejskich zwłaszcza, no, jest bardziej podatne na te elementy dekadenckie tych elit. Krótko mówiąc, że nie jest, jak się wyraża, że środowisko żydowskie produkuje kolejne rodziny, które wchodzą w skład elit europejskich, które po trzech, czterech pokoleniach znikają ze względu na degenerację moralną. I w związku z tym ta teza, z jednej strony pytanie jest, na ile to jest w ogóle racjonalny sposób opisywania tej rzeczywistości, i druga rzecz, że to nie jest obciążone jednak pewną wyraźnie widoczną niechęcią, tak? To znaczy do środowiska żydowskiego, skoro twierdzi się, że, znaczy tam Dmowski w pewnym momencie prowadzi takie rozumowanie, że
Żydzi pozbawieni tego backgroundu religijnego są bardziej podatni na rozmaite, na, krótko mówiąc, na zmysłowość, tak? Bo on tam pisze o to nie w znaczeniu wyłącznie powiedzmy stosunków czy relacji obyczajowych, tylko również po prostu na wszystkie pokusy noworuszowskie, tak byśmy powiedzieli. I że też, ponieważ to jest generalnie szkodliwe dla całej, każdej społeczności, to tutaj jest to wyraźnie dekadencki, znaczy taki, wprowadza taki element dekadencki i osłabia potencjał narodowy. No to jest trudny temat i rzeczywiście niełatwo się z nim mierzyć, no bo tu pewnie trzeba znowu pójść bardziej w kierunku pewnego takiego badania historii tamtego czasu, a odejść od samej myśli Dmowskiego. Mnie pewnie łatwiej byłoby tutaj się skupiać na próbie odczytywania samego Dmowskiego i jego punktu widzenia, tak? Ja bym tylko jedną rzecz tutaj zwrócił uwagę, bo to jest w moim przekonaniu takie ciekawe i umyka uwadze, że właśnie nawet takie podejście Dmowskiego, które może budzić wątpliwości, ono nie jest w swojej istocie rasistowskie, tak? Dlatego, że Dmowski właściwie nigdzie w żadnym z tych swoich tekstów z tych 30 lat, o których my tutaj mówimy, nie stawia takiej tezy, że siła żydowskiej rasy, no wtedy się nie używa słowa genów, no bo o genach jeszcze niewiele się wie, tak? No czy w ogóle się nie wie. My byśmy dzisiaj pewnie użyli słowa gen, no wtedy mówiono rasa, tak? Że nie ma czegoś takiego, że siła genów żydowskich jest taka, że nawet po jakiejś takiej asymilacji, czy nawet pewnej degeneracji, te geny ożyją tak i nagle tutaj zaczną znowu się decydować o takich, a nie innych postawach. I to jest wyraźna różnica, którą ja widzę w podejściu do kwestii żydowskiej Dmowskiego i na przykład niektórych takich myślicieli jak Jeske Choiński z końca XIX wieku. Jeske Choiński był przekonany, że siła rasy żydowskiej, on tak mówił, my byśmy powiedzieli, siła genów żydowskich jest taka, że nawet po jakichś procesach asymilacyjnych, wszystko jedno w jakich kierunkach przebiegających, nawet i w 8., 9. pokoleniu te geny mogą się jeszcze ujawnić, prawda, no i... Rozumiem, że tak, z fatalnym skutkiem. Z fatalnym skutkiem, prawda, tak. W domyśle, tak? No i właśnie to jest ciekawe, że u Dmowskiego tego nie ma, tak? A Dmowskiego jest coś innego, że on pokazuje wielokrotnie, zwłaszcza w tych swoich tekstach z roku 30 i 33, tak, w kwestii żydowskiej i w Żydach w XX wieku, że jednym z takich zagrożeń, które stanęłoby przed Żydami, jest spadek przyrostu naturalnego, jest jakieś takie wtapianie się w zastane społeczeństwo, to jest niedopowiedziane do końca przez Dmowskiego, to jest nawet nieczytelne, to można nawet powiedzieć, że to jest pewna uwaga krytyczna, którą można by sformułować pod adresem Dmowskiego, że tak do końca nie bardzo wiadomo, co z tymi Żydami się dalej gdzieś dzieje, tak? Że oni gdzieś jakoś tak się rozmywają. Tutaj a propos tej dekadencji, ten wątek jest oczywiście podjęty i on pewnie dzisiaj jest takim momentami nawet najbardziej szokujący, tak, poprzez taką właśnie ekspresyjność i taką nieweryfikowalność właściwie. Prawdopodobnie Dmowski tak naprawdę ma na myśli rozmaite zjawiska wówczas w prasie opisywanej w Republice Weimarskiej, tak? No pewien hedonizm, dekadencję i tego typu postawy. Co utożsamia ze środowiskiem żydowskim. Co utożsamia ze środowiskiem żydowskim, choć nie tylko, ale pewnie to znowu to jest, trzeba byłoby, to jest temat do zbadania, w jakiejś mierze rola Żydów w Republice Weimarskiej pewnie była rzeczywiście jakoś tam widoczna dla ówczesnych obserwatorów i być może ze względu również na przywiązanie do pewnej tradycyjnej obyczajowości szokujące, tak, tamtych ludzi. Ale to bym jednak zestawił z innymi refleksjami Dmowskiego, które są być może nawet ciekawsze, tak, dlatego że Dmowski stawia w pewnym momencie pytanie, co się dzieje z Żydami w Rosji sowieckiej. I żeśmy na początku to hasło wywołali, kwestia stereotypu żydokomuny, czy on jest w ogóle obecny u Dmowskiego. I u Dmowskiego tego nie ma. W kwestii żydowskiej
Dmowski wręcz wystawia taką tezę, że jakby czas koniunktury dla cywilizacji żydowskiej, jeszcze widoczny w roku 1918-19, on dobiega kresu, tak, dekadę później, na przełomie lat 20. i 30. I jednym z takich przykładów, które on wskazuje, jest sytuacja Żydów w Rosji Sowieckiej, w Związku Sowieckim. Dmowski pokazuje, że owszem, żydowscy komuniści odegrali w rewolucji bolszewickiej istotną rolę. Wskazuje również na to, że bankierzy żydowscy na Zachodzie manipulowali kursem rubla na początku 17 roku, tak żeby przyspieszyć rozpad państwa rosyjskiego. Skądinąd rzecz ciekawa. Ale z drugiej strony Dmowski pokazuje pod koniec lat 20. w 30 roku, że komunistyczny ateizm rykoszetem uderzył w żydowskość, tak, w cywilizację żydowską. Dmowski powiada, że jakby takim istotą żydowskości jest religijność, jest to zakorzenienie w Talmudzie. Dmowski pisze w kwestii żydowskiej, że pozbawić Żyda tych korzeni, to właściwie go unicestwić, tak? Zniszczyć go. Tak? I Dmowski pokazuje, że przed Żydami w Związku Sowieckim jakby stanęło wielkie zagrożenie, tak? Wyrugowania, odcięcia od ich własnych korzeni. Tak? Dmowski właściwie nie daje odpowiedzi na pytanie, co jego zdaniem potem właśnie z takimi wykorzenionymi Żydami się dzieje. Tak? Natomiast jest bardzo charakterystyczne, że on tutaj taką okoliczność dostrzega i nawet stawia taką hipotezę, że diaspora żydowska przychylna Sowietom na początku lat 20. zaczyna spoglądać na przełomie lat 20-30 na Związek Sowiecki, no, w którym już Stalin dochodzi do władzy, gdzie rozpoczynają się takie tendencje, które zresztą, gdzie pojawiają się tendencje, tutaj Dmowski używa tego słowa, to jest ciekawe, antysemickie w masach robotniczych i włościańskich, że z punktu widzenia diaspory żydowskiej ewolucja Związku Sowieckiego jest czymś niepokojącym. I że też stawia taką hipotezę, że Polska może zostać uwikłana w jakiś międzynarodowy projekt uderzenia w Rosję, tak? Celem jej rozczłonkowania, rozbicia czy dokonania jakiejś zmiany systemowej. To się nie stało. I to się nie stało, ale jest rzeczą ciekawą, że Dmowski tutaj jakby mierząc się z tym pytaniem, zwraca uwagę właśnie na to, że z jednej strony laicyzacja Żydów w Europie Zachodniej pod wpływem liberalizmu, socjalizmu, tak, czy również taka kulturowa dekadencja, no, którą pewnie Dmowski i wielu myślicieli z tego kręgu widziało, zwłaszcza w Republice Weimarskiej, a z drugiej strony właśnie, tak, to wykorzenianie, ta destrukcja żydowskości przez komunistyczny ateizm, tak, że to jest jeden z tych czynników, który sprawia, że epoka Żydów europejskich może dobiec kresu. Tak? To jest ciekawe. Ale jeszcze są dwa czynniki, które no, są zaskakujące, bo to jest pewien styl myślenia Dmowskiego, który jest jednak stylem globalnym. Po pierwsze, zwraca uwagę, że wzrost znaczenia Azji powoduje, że, że Żydzi przestają odgrywać aż taką wielką rolę w społeczeństwach europejskich, globalnie tak przestają odgrywać tak wielką rolę. Zresztą wydaje się, że tu widzi pewną szansę też dla jakby rozwiązania też problemów polsko-żydowskich w tym znaczeniu, że one przestaną mieć aż tak kluczowe znaczenie dla społeczności żydowskiej, o tak powiedzmy. To jest jakby jeden aspekt. I drugi aspekt, no to wróćmy jeszcze do tej Palestyny, o której rozmawialiśmy, że paradoks projektu syjonistycznego to też jest pewien paradoks, bo on widzi z jednej strony ożywienie narodowe związane z projektem syjonistycznym, czyli no między innymi zakładającym jednak zbudowanie państwa żydowskiego w Palestynie, a z drugiej strony widzi właśnie to niebezpieczeństwo wynikające z laicyzacji. To znaczy, że stąd paradoksalna pochwała w pewnym, jak on określał, pochwała hałaciarza. Tak? To znaczy, że Żyd tradycyjny, biedny, powiedziałbym charakterystyczny dla polskiej prowincji, jest kwintesencją przetrwania narodu żydowskiego i w związku z tym przerobienie go na
aktywnego rolnika w kibucu syjonistycznym w Palestynie nie jest wcale ani takie łatwe, ani tak bardzo obiecujące ze względu na starcie z Morzem Arabskim. Tak? I to jest paradoks, który w jakimś sensie obserwujemy, tu akurat obserwujemy to do dzisiejszego dnia. To znaczy, że ten spór żydowsko-arabski nie wygasł do dzisiejszego dnia. Tak, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest w ujęciu Dmowskiego bardzo skomplikowane. I to jest w ogóle tak jeszcze jedna taka dygresja krótka. Jeżeli my zdejmiemy tę taką wierzchnią warstwę takich słów, które nas dzisiaj rażą, typu, nie wiem, żydostwo, zażydzenie, zrzydzenie, prawda, zdejmiemy tę warstwę i się zagłębimy w lekturę tego tekstu, to rzeczywiście ta perspektywa Dmowskiego okazuje się znacznie bardziej skomplikowana i o tym, o czym przed chwilą była mowa, to też jest ten wątek się pojawia i pokazuje, jak tak wielowątkowo na zagadnienie potrafił spoglądać Dmowski, bo Dmowski odnosił się do ruchu syjonistycznego z sympatią i zwracał uwagę, że był to ruch szczery i autentyczny. Natomiast zwracał uwagę, że syjonizm jako pewne zjawisko takie kulturowo-polityczne uległ rozdwojeniu i on to widział już na początku XX wieku. Tak? To znaczy z jednej strony ten autentyczny, pierwotny syjonizm, który jest obliczony na to, żeby stworzyć ojczyznę żydowską w Palestynie, tak? I w ten sposób uczynić Żydów narodem porównywalnym z narodami europejskimi, to znaczy takim, który ma własne państwo, własne terytorium, ponosi za to odpowiedzialność, tak, a nie żyje pośród innych narodów. Tak. Ale jest też druga tendencja, którą Dmowski kojarzył z syjonizmem, chociaż on ją nazywał po prostu nacjonalizmem żydowskim, to znaczy budowanie odrębności narodowej żydowskiej pośród narodów europejskich, pośród społeczeństw europejskich w Europie. I to jest rzecz ciekawa, że Dmowski w pewnym momencie mówi tak, że w pewnej mierze ruch syjonistyczny pojawił się i za wcześnie, i za późno. Znaczy on się pojawił za późno z tego względu, że na skutek już wielkiego rozwoju imperiów kolonialnych na świecie zaczyna brakować miejsc, w których to osadnictwo żydowskie rzeczywiście byłoby możliwe na większą skalę, a z drugiej strony za wcześnie, ponieważ w mentalności żydowskiej nie nadszedł ten moment większości Żydów, żeby zastąpić to status quo uzyskane i umocnione w roku 1918, no, przykład traktat mniejszościowy, tak, i inne. Traktat mniejszościowy werselski, tak? Wersalski, tak zwany mały traktat. Tak, werselski. Tak zwany mały traktat zresztą o tym, jak on widzi tutaj ten okres koniunktury, tak, Żydów europejskich właśnie w tych latach, no to można byłoby osobno powiedzieć, ale że nie ma w mentalności żydowskiej takiej zdolności myślenia o tym, że można byłoby zastąpić to, co się zyskało w Europie, na bycie raptem kilkunastomilionowym narodem w Palestynie, że sami Żydzi tego po prostu nie chcą, tak, nie są na to gotowi, nie są na to przygotowani. Ale to jest jeden poziom refleksji Dmowskiego, bo jest też drugi, bardzo ciekawy, właśnie a propos tego rolnictwa. Bo Dmowski powiada coś takiego i tu można by się zastanawiać, czy on trochę nie patrzy tak okiem, no powiedzielibyśmy współcześnie, socjobiologa trochę, takiego no, przyrodoznawcy, no bo to takie przyrodnicze podejście do tematu, no to jest pewnie jakoś tam u Dmowskiego obecne, widać to w myślach nowoczesnego Polaka. Dmowski powiada, że jakby podstawą funkcjonowania każdego narodu, tak, jest lud rolniczy, jest chłopstwo, tak, jest ten związek z naturą, z przyrodą, tak? Dmowski ekolog. Dmowski ekolog, tak też można byłoby to określić, i że no, siła wielu narodów polega na tym, że wciąż one się odradzają poprzez sięganie do tego rezerwuaru tych swoich sił naturalnych, z którego wydobywają się nowe może się regenerować elita. Tak? I Dmowski pokazuje, że Żydzi jako naród pozbawiony właściwie ludu rolniczego stają się takim pewnego rodzaju anachronizmem, tym bardziej, że taka tradycyjna rola Żyda, jaką można było obserwować, zwłaszcza na ziemiach polskich, czyli taka Żyda faktora, Żyda pośrednika, tak, Żyda handlarza małomiasteczkowego, że ta rola społeczna, ona się wyczerpuje. Tak? Po prostu zmiany gospodarcze, które zachodzą
XIX wieku, pod koniec XIX wieku i w wieku XX właściwie sprawiają, że te masy żydowskie, które w tych rolach występowały we wcześniejszych okresach, że one są anachroniczne. Tak? Tu można by użyć tej frazy socjologicznej ludzie zbędni. Tak? Znaczy ludzie zbędni nie w sensie etycznym, tak? Ale w sensie ekonomicznym. Także ludzie, którzy nie bardzo wiadomo, co mają robić i gdzie mają się odnaleźć. Tak? I że trochę w takiej roli znaleźli się Żydzi. To właśnie jest a propos tego pochwały hałaciarza, dlatego że Dmowski opisuje postępującą nędzę Żydów małomiasteczkowych i Dmowski pokazuje, że to jest realny fakt i problem społeczny i że to jest wielki problem zarazem dla żydowskości jako takiej, jako narodu żydowskiego, tak? Bo ta jego podstawa naturalna jakby zaczyna słabnąć ekonomicznie, przyrost naturalny też zaczyna spadać, to badania demograficzne tutaj cytowane przez Dmowskiego to zaczynały sygnalizować, ale jest pewna niespójność też w myśleniu Dmowskiego, dlatego że Dmowski w kwestii żydowskiej w 30 roku powiada, że właśnie te tendencje demograficzne, które już tutaj widać, mogą sprawiać, że zainteresowanie Żydów ziemiami polskimi, tak, może słabnąć, także że Polska będzie traciła na znaczeniu z punktu widzenia polityki żydowskiej. No ale z drugiej strony Dmowski jednakże powiada, że jedną z takich prób asekurowania się Żydów, czy odradzania żydowskości, jest właśnie próba wytworzenia własnego takiego społeczeństwa przypominającego narody europejskie z dużym odsetkiem ludności rolniczej. I że z tego punktu widzenia znowu tej ziemi dawnej Rzeczpospolitej między Kurlandią a Odessą, tak, Morzem Czarnym, tak, że znowu to jest newralgiczny obszar, gdzie to odrodzenie żydowskości może nastąpić. I tu znowu następuje kolizja. Tutaj Dmowski nie jest do końca spójny, jak sądzę. Właśnie w tych dwóch tekstach tu widzę pewną taką być może nawet sprzeczność, to znaczy, czy Polska będzie traciła znaczenie z punktu widzenia Żydów, czy jednak nie będzie, wręcz przeciwnie, tak? Czy będzie miała cały czas dosyć duże znaczenie, tym bardziej, że projekt syjonistyczny w Palestynie rzeczywiście staje się coraz mniej realny. Nawiasem mówiąc, a propos właśnie Palestyny, to też bardzo ciekawe jest, jak Dmowski wnikliwie czytał ówczesną politykę, tak? Dlatego że Dmowski pokazuje, że wycofywanie, może nie wprost, ale jednak czytelne wycofywanie poparcia Anglii dla aspiracji żydowskich w Palestynie ma związek z interesami angielskimi w Indiach, które tam są podważane i ze względu na pewne gesty, które Anglia musi wykonywać pod adresem społeczności muzułmańskiej w Indiach, musi redukować swoje poparcie dla Żydów w Palestynie. To jest bardzo ciekawe, jak Dmowski potrafi odczytywać te korelacje w różnych zakątkach świata i pokazywać, jak one, prawda, jak wydarzenie w Indiach ma wpływ na to, co się dzieje w Palestynie. Prawda? No to muszę powiedzieć, że rzeczywiście to jest imponujące, jeśli chodzi o pewien pomysł analizy globalnej, ale to wydaje mi się stosunkowo wątpliwe, tak? Bo natomiast mniej wątpliwe wydaje mi się to stwierdzenie, które towarzyszy temu rozumowaniu dotyczącemu Anglii, to znaczy, że rzeczywiście są pewne, że globalizacja wcale nie sprzyja rozszerzeniu czy wzmocnieniu potencjału politycznego środowisk żydowskich, to znaczy, że krótko mówiąc wchodzą w grę tego typu interesy i tego typu zaangażowania. On tam wymienia przede wszystkim zaangażowanie japońskie, ale, tak. Ale też i chińskie, tak, co jest ciekawe. Tak. Bo to przypada akurat na okres największego rozwoju wojny domowej w Chinach. Z zastrzeżeniem, tu przepraszam, że wpadam w słowo, ale ja nie chcę przypisywać Dmowskiemu zdolności profetycznych, ale Dmowski tam zastrzega, że Chiny staną się czołową gospodarką za kilkadziesiąt lat. To pisze w roku 30. No, jeżeli... Ale ze względu na potencjał demograficzny. To znaczy... I potencjał i kulturowy, i gospodarczy. Potencjał, tak? Tak? On to widział, tak? I no, w tym sensie nie pomylił się, no bo w latach 90. rzeczywiście Chiny stały się jedną potęgą gospodarczą, więc w tym sensie jakby... Tu rzeczywiście miałem absolutnie rację. Natomiast to przesuwanie się spoza świata, powiedzmy, anglosasko-europejskiego, tak, na zewnątrz potencjałów, no zmniejszało też
poziom oddziaływania społeczności żydowskiej. I to u niego było bardzo wyraźne. Ja właściwie to pytanie, które chciałbym zadać, jakie on widział perspektywy w tych relacjach polsko-żydowskich, bo on nie precyzuje żadnego z takich, powiedziałbym, wielkich programów, na przykład nie precyzuje, nie stawia tego programu, który mieli z jednej strony syjoniści, a z drugiej strony część polskich środowisk krytycznych wobec Żydów, to znaczy programu emigracyjnego. To zupełnie tego nie mówi. To znaczy jest to hasło podniesione właściwie raz przez Dmowskiego w Upadku myśli konserwatywnej w Polsce, napisanym na początku 1914 roku, i tam pojawia się rzeczywiście postulat taki, że emigracja może być rozwiązaniem pewnego tutaj tej rosnącej liczby Żydów na ziemiach polskich. No, głównie chodziło tutaj oczywiście o byłe królestwo. Dmowski nie dawał czytelnej odpowiedzi, w jakim kierunku ta emigracja miałaby się odbywać. Przypuszczalnie miał na myśli Amerykę, Stany Zjednoczone, może Amerykę Południową, choć z drugiej strony, no, z kolei pisząc o tej tematyce pod koniec lat 20. czy na początku lat 30. też zdawał sobie sprawę z tendencji izolacjonistycznych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale też w Wielkiej Brytanii, no, które jakby czyniły po tym emigrację żydowską co najmniej trudnym, czy wręcz niemożliwym. Drugi taki postulat, przez niego dosyć mocno wyartykułowany też w Upadku myśli konserwatywnej, to jest postulat odizolowania duchowego Polaków od Żydów. Ale też znowu trzeba pamiętać, że Upadek myśli konserwatywnej to jest tekst szczególny Dmowskiego, który jest tak nacechowany pamfletycznie trochę, tak polemicznie, tak, z konserwatyzmem polskim. I w tym tekście pojawia się szereg takich fraz, właśnie które miały charakter taki trochę hasłowy, polemiczny, momentami właśnie taki pamfletowy. Więc natomiast w swoim ostatnim takim dużym tekście, czyli w Żydach w XX wieku z 1933 roku, Dmowski formułuje postulat stworzenia polityki polskiej wobec kwestii żydowskiej, i problem polega na tym, że on właściwie nie daje czytelnych wskazówek, co tą polityką ma być. Tak? Znaczy on uważa, że Polska musi mieć politykę wobec Żydów, ale nie wiadomo jaką... Jaką politykę, tak? To znaczy tu zresztą dochodzimy do problemu dosyć dramatycznego, tak? Dlatego że Dmowski, jak sądzę, dosyć precyzyjnie i przenikliwie diagnozuje pogarszające się położenie Żydów w Europie. Zresztą używa nawet takich słów, że jeżeli ktoś uważa Żydów za najbardziej nieszczęśliwy naród na świecie, to oto zyskuje kolejne na to dowody, prawda? Przykładem na przykład niemożność zrealizowania projektu państwa żydowskiego w Palestynie. Natomiast, natomiast Dmowski dość precyzyjnie diagnozując i prognozując tutaj położenie Żydów europejskich, no jakby nie daje jakby pewnych czytelnych wskazówek, no jak wyjść z tej matni, która się tutaj wytwarza, tak? No bo skoro mówimy tak o konflikcie nacjonalizmu żydowskiego z ruchami narodowymi europejskimi, o niemożności syjonizmu czy niechęci samych Żydów do zrealizowania syjonizmu jako bytu politycznego poza Europą de facto, niemożności przeobrażenia się Żydów w społeczeństwo o charakterze rolniczym, tak. No i jeszcze dodatkowo stwierdzenie, że komunizm nie jest realizacją celów. Komunizm też nie jest właściwie realizacją celów żydowskich. Zachodni liberalizm prowadzi do dekadencji, tak, której to Żydzi podlegają w szczególny sposób, przynajmniej wedle Dmowskiego. I nad tą społecznością żydowską, no jednak nad milionami ludzi, no zawisa pewien znak zapytania, prawda? I to i rzeczywiście u Dmowskiego ten znak zapytania widać. No teraz pytanie jest takie, czy do jakiego stopnia można powiedzieć, bo musimy zbliżać się do końca naszej rozmowy, te półtorej godziny wyczerpujemy, to pojawia się pytanie, czy można
powiedzieć, że Dmowski jest antysemitą, tak, no bo powiedziałbym, że większość z tych wypowiedzi, które pan profesor cytował, jest nacechowana raczej taką, a powiedział, zimną analizą, a mało jest to tej emocji i szczerze mówiąc, ja nie bardzo widzę tutaj, może widać niechęć, ale nie widzę nienawiści, tylko jakby pan to skomentował? Jestem antysemitą, czy nie jest? Zanim się zmierzymy z tym pytaniem, które jest pewnie pytaniem rzeczywiście tutaj najtrudniejszym, zwłaszcza z punktu widzenia dzisiejszych opinii dominujących na temat Dmowskiego, który jest w sposób jednoznaczny szufladkowany, to ja chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do problemu języka Dmowskiego, bo chciałem tutaj na pewnym przykładzie pokazać, jak ten język się zmieniał i jak łatwo wpaść w pewną pułapkę pewnych nadmiernych uogólnień. I teraz ja miałem tutaj wynotowany pewien cytat i nie bardzo sobie jestem w stanie przypomnieć, gdzie tutaj go zapodziałem. To był cytat w każdym razie pochodzący z polityki polskiej. Może ja go streszczę, dobrze, bo to pewnie go nie znajdę. Gdy Dmowski w pewnym momencie pisze o takich zniemczonych Polakach galicyjskich, takich austrofilów, tak, zniemczonych, I on pisze, że to w ogóle są karykatury ludzkie, coś najbardziej obrzydliwego, co w ogóle można spotkać pośród rodzaju ludzkiego. No, dziś jak czytamy te zdania, no to nie myślimy o Dmowskim, że był to pisarz antypolski, prawda? Ale gdybyśmy pod tych tam Polaków galicyjskich zniemczonych postawili Żydów, no to byśmy uzyskali zdanie, które z całą pewnością by brzmiało dzisiaj, prawda, no w sposób właśnie jako antysemickie, no bo gdyby napisał o Żydach jako karykaturach w ogóle i najgorszym obrazie rodzaju ludzkiego, prawda, tak jak pisał o tamtych Polakach, tak, no to z całą pewnością tak byśmy to odebrali. W związku z tym to trzeba pamiętać o specyfice tamtego języka, którym posługiwał się Dmowski, a o czasach sprzed doświadczenia zagłady Żydów, kiedy no, jakby no, nie widziano, tak, nie odczuwano takiej potrzeby pewnej powściągliwości, pewnej refleksji. To zresztą temat oczywiście na osobną dyskusję. To a propos, tylko jako taką wrzutkę zrobię w formie przypisu, że na ten temat Jędrzej Giertych się wypowiadał ciekawie zresztą po wojnie, no jak powinno się zmodyfikować język myślenia, mówienia o Żydach po doświadczeniu zagłady, tak? To. Dmowski z całą pewnością posługiwał się taką frazeologią, słowami, które zniknęły z języka współczesnego, których nie używamy i pewnie słusznie nie używamy, właśnie tak jak już te wspominane przeze mnie zażydzenie społeczeństwa, tak, zżydzenie mentalne, tak, żydostwo. No to są, i dlatego ja też tutaj taki postulat sformułowałem, żeby spróbować tę warstwę tych słów tak zdjąć z tych tekstów i się w nie zagłębić, a to wtedy wszystko stanie się znacznie bardziej złożone. Pytanie, czy Dmowski był antysemitą? No można by zadać pytanie, czy Dmowski posługiwał się pojęciem antysemityzm. Ja sobie tak zadałem trud, żeby w tych tekstach z tych 30 lat tak spróbować wytropić te momenty, w których w ogóle Dmowski używa tego pojęcia i mi wyszło, że on używa go kilkanaście razy. I on używa tego pojęcia w bardzo takich konkretnych kontekstach. Na przykład najbardziej takie charakterystyczne jest to, że on używa słowa antysemityzm, antysemicki w odniesieniu do pewnego ruchu ideologicznego, który pojawił się pod koniec XIX wieku. Tu prawdopodobnie ma na myśli tak zwaną Ligę Antysemitów stworzoną przez Wilhelma Mara w Niemczech. Tak? I właściwie Dmowski traktuje to zjawisko antysemityzmu jako takie zjawisko ideologiczne i takie chyba nawet w domyśle endemiczne,
etnicznie niemieckie. Tak? W odniesieniu do samego siebie, polskiego ruchu narodowego, Dmowski takiego określenia nigdy nie używa, znaczy nigdy Dmowski się w ten sposób nie deklaruje. Tak? Dmowski używa przymiotnika przeciwżydowski, ale też sporadycznie, głównie w odniesieniu do akcji bojkotu handlu żydowskiego w roku 1912, a dlaczego ta akcja została proklamowana, uruchomiona, no to już wcześniej o tym mówiliśmy, tutaj te motywacje pewnie były też dosyć złożone. Ja myślę, że można by bronić taką tezę, że Dmowski podchodził do kwestii żydowskiej w sposób racjonalny, momentami dość przenikliwy, zarazem używając pewnych uogólnień czy skrótów myślowych, no, które mogą, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, razić, czy mogą budzić wątpliwości, czy no, sprawiać, że mamy przed oczami pewne znaki zapytania. Ja też się tak zastanawiałem, czy tak w perspektywie tych 30 lat pisarstwa politycznego Dmowskiego zmienia się jego język pisania o Żydach, czy widać jakąś radykalizację taką retoryczną na przykład, tak? I moim zdaniem ta odpowiedź jest znacznie bardziej skomplikowana, dlatego że trzeba pamiętać, i to jest często podstawowy błąd popełniany przez czytelników Dmowskiego, że Dmowski trochę inaczej w ogóle pisał książki, a inaczej artykuły prasowe. Przez to, że to wszystko znalazło się właśnie w tych pismach zebranych, my to wszystko traktujemy jako takie gotowe książki, tak? A tak naprawdę było inaczej. Dmowski na przykład pisząc politykę polską, tak, czy Niemcy, Rosja i kwestię polską, zwróćmy uwagę, że on tam się posługuje znacznie bardziej takim językiem analitycznym, badawczym, dociekliwym, tak, z przykładami, trochę przypisami, to on tam jest bardziej naukowcem. Tak. A w tekście prasowym Dmowski często posługuje się skrótem myślowym, taką ostrą frazą, frazą polemiczną, to często jest wszystko osadzone w jakimś takim też kontekście tego czasu, w którym powstaje taki artykuł prasowy, tak? Ponieważ później te artykuły prasowe, tak jak na przykład w przypadku Żydów w XX wieku, one zostają zebrane w taką całość, tak, książkową, więc to my też trochę zaczynamy traktować to tak samo jak, nie wiem, politykę polską czy inne rzeczy, które były od początku pisane przez Dmowskiego jako książki. I wydaje mi się, że tutaj też widać te różnice retoryczne u Dmowskiego. Na przykład widać bardziej taki jego radykalny język w Upadku myśli konserwatywnej, który z kolei jest takim tekstem właśnie polemicznym, trochę pamfletowym. Ale stosunkowo wczesnym, bo to jest przecież... Z 1914, tak. A widać o wiele bardziej taką z kolei tendencję do języka analitycznego i komplikowania zagadnienia w kwestii żydowskiej z roku 1930. I porównując te teksty, no nie wytrzymuje próby taka teza, że w miarę upływu czasu Dmowski się radykalizuje i dostaje obsesji. Natomiast rzeczywiście widać pewnego rodzaju radykalizację retoryczną, ale znowu pytanie, czy ze względu na pewną zmianę ideową, intelektualną, czy na formę pisarską, którą Dmowski stosuje, w tekstach z tego cyklu Żydzi w XX wieku, które były tekstami prasowymi publikowanymi po prostu w prasie codziennej. Tak? Tam rzeczywiście ta retoryka jest chyba najbardziej wyostrzona. Natomiast jeszcze ostatnie, jedną rzecz chcę powiedzieć na koniec, bo dlaczego tak Dmowski bywa postrzegany i co mu się wytyka? Dlatego, że Dmowski w przewrocie napisał takie zdanie, diagnozując właśnie wyczerpywanie się możliwości rozwojowych cywilizacji żydowskiej, przynajmniej na terenie Europy, że wiek XX staje się epoką zamykającą rozdział żydowski w historii świata. Jest też takie zdanie, wszelkie anachronizmy, to w sensie cywilizacji, które zanikały, tak? Że tak jak inne cywilizacje w historii ludzkości, które zanikały, tak i cywilizacja żydowska zanika i może przeminąć bezpowrotnie. I to zdanie, te zdania bywają odczytywane jako nie tyle diagnoza sytuacji, ile jako program i postulat
eksterminacji Żydów. Tego postulatu nie ma, tak? Natomiast tak jest to odczytywane w kontekście zresztą czasu, w którym to powstaje, te zdania nakreślone zostały w roku 1933. I ja przyznam, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, byłem nawet zaskoczony, powiedziałbym, tą proporcją radykalizmu i stosunkowo większą proporcją analitycznego dyskursu. I chociaż ja bym nie bronił przed Dmowskiego przed zarzutem bycia antysemitą w tym znaczeniu, że przeciwnikiem polityki żydowskiej i krytykiem też, krytykiem, choć nie bez... Nie takim, powiedziałbym, zaślepionym krytykiem kultury żydowskiej. Natomiast co możemy dzisiaj odrzucić, możemy do jakiegoś stopnia podzielać, to zależy od naszego punktu widzenia, no to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że ja mam poczucie pewnego odklejenia się ruchu narodowego od Dmowskiego w tym zakresie. To znaczy stopień radykalności, powiedziałbym bojowości ruchu narodowego, który uczynił z tego hasła rywalizacji polsko-żydowskiej, no jednak swoje główne narzędzie takie propagandowe w latach, zwłaszcza wczesnych latach 30., no ma się nijak do dyskursu Dmowskiego, który jest dyskursem o wiele bardziej chłodnym, o wiele bardziej, powiedziałbym, zobiektywizowanym i o wiele bardziej, nawet w tych radykalnych formach, o wiele bardziej zniuansowanym. I to jest dla mnie pewien wniosek, który nawet ze zdumieniem stwierdzam, bo przecież ten sam ruch narodowy cały czas jednocześnie widział w sobie w Romanie Dmowskim swego ojca założyciela i nawet powiedziałbym, że przypisywał nieraz tak dość jednoznacznie no, pełną kontynuację myśli Dmowskiego, a w tym zakresie ja po prostu tej kontynuacji nie widzę. To znaczy stopień rozemocjonowania tej propagandy politycznej endeckiej w porównaniu z pismami Dmowskiego jest po prostu nieporównywalny, nawet z przewrotem. Z jednym zastrzeżeniem, może bardziej optymistycznym, że Stefan Sacha, który został już w czasie okupacji prezesem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, latem 1939 roku, dosłownie na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, ogłosił w warszawskim Dzienniku Narodowym artykuł na temat różnic cywilizacyjnych, pewnych sporów narodowych między Polakami a Żydami, które były wyraźnie próbą powrotu na ten grunt, który Dmowski nakreślił w kwestii żydowskiej w roku 1930, odrzucenia tego rezemocjonowania i powrotu do pewnego języka analitycznego. I to szczęśliwie, jak sądzę, prasie konspiracyjnej, narodowej, no przynajmniej z tej spod znaku Stronnictwa Narodowego, no pomogło w czasie okupacji, ponieważ no, ruch narodowy nie dał się wciągnąć w antyżydowską kolaborację z Niemcami. To prawda, ale Dmowski już tego nie doczekał, tak. Bo wtedy, kiedy Sacha pisał swój artykuł, on już nie żył. Już od iluś miesięcy nie żył. Proszę Państwa, z tą rozmową, która jest na pewno nie do końca jeszcze konkluzywna, no bo trudno jest tak złożone zagadnienie w ciągu półtorej godziny omówić i tak delikatne zagadnienie. Wydaje mi się, że powinniśmy powiedzieć sobie tyle, że podsumowując troszkę nasze dzisiejsze rozważania, że Roman Dmowski, bez względu na to, czy podzielamy, czy nie podzielamy jego analizy, nie powinien być postrzegany jako obsesjonat i jako nienawistnik w tym dyskursie dotyczącym zagadnień stosunków polsko-żydowskich i powinniśmy zdecydowanie go bronić przed takim postrzeganiem, ponieważ najczęściej formują to ludzie, którzy po prostu z tymi tekstami Dmowskiego do czynienia nie mieli. I co innego jest krytyczna analiza tej wypowiedzi Dmowskiego, bo nie wszystkie tezy Dmowskiego dadzą się, jak widzimy zresztą nawet w dzisiejszej rozmowie, obronić po latach. A czym innym jest postrzeganie go w taki sposób, powiedziałbym, ahistoryczny i no i szczerze mówiąc nie do końca sprawiedliwy jako człowieka
jakby obsesyjnie zaangażowanego w brutalne ataki antysemickie. Tu wydaje mi się, że tego po prostu nie da się utrzymać, jeśli stoimy na stanowisku źródłowym. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu profesorowi za wnikliwą analizę aż 8 tekstów Dmowskiego poświęconych tym zagadnieniom. I spotkamy się następnym razem być może na nieco bardziej spokojnych wodach. Tym razem będziemy rozmawiać o, no, powiedzmy, publicystyce Dmowskiego lat 30. A później jeszcze oczywiście dzieła literackie Dmowskiego, które są rzadziej może cytowane. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.